Dzień dobry, witamy się z Londynu. Przyjechaliśmy teraz do księcia Jana Lubomirskiego Lanskorońskiego, który mieszka co jakiś czas także w stolicy Wielkiej Brytanii. Będziemy rozmawiać z księciem m.in. o tym, jak wyglądają zakulisowe spotkania w pałacu Buckingham. Dzień dobry. W takim razie zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Jan Kwieciński Fakt. Dzień dobry. Jan Lubomirski, bardzo miło. Dziękujemy bardzo za gościnę w Państwa domu. Dziękujemy, że mogliśmy złożyć tutaj wizytę. Bardzo miło gościć rodaków, zawsze. Spotykamy się dzień po koronacji króla Karola III i wiem, że książę odwiedził króla w pałacu Buckingham na specjalnym przyjęciu koronacyjnym i w takim razie, czy mógłby nam książę uchylić takiego rąbka tajemnicy, co tam się działo za kulisami? Z wielką przyjemnością, ale od razu chciałem powiedzieć, że odwiedziłem nie sam, tylko z moją ukochaną małżonką Heleną. Byliśmy rzeczywiście zaproszeni na przyjęcie koronacyjne, bo tak to się nazywało, w Buckingham Palace 3 maja. To wydarzenie było bardzo duże, bo zaproszono na to wydarzenie kilka tysięcy osób. Natomiast ja się śmieję, że myśmy mieli tak zwaną magiczną czerwoną karteczkę, to mogę pokazać, właśnie jak to wygląda, proszę bardzo. Czerwona karteczka, która w tym wypadku oznacza coś pozytywnego, czyli rzeczywiście znalezienie się w tak zwanym Royal Tent. Całe przyjęcie polegało na tym... Wyjaśnimy w takim razie tylko naszym widzom, tak, że podczas tego spotkania w pałacu Buckingham był jeszcze oddzielny namiot, prywatny namiot króla i tak to właśnie o tym namiocie książę mówi. Tak jest, dokładnie. Zresztą z nazwy Royal, czyli królewski namiot. I król Karol wraz z małżonką i kilkoma przedstawicielami rodziny królewskiej przechodzą właśnie ze stopni Buckingham Palace z tyłu przez dosyć duży tłum ludzi, z którym się witają. Tam wśród tego tłumu są przedstawiciele różnych fundacji, działalności właśnie charytatywnej. Ja też się, że tak powiem, poczuwam do tego jako prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. My dużo działamy charytatywnie w Polsce i społecznie. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle te relacje nasze, jeżeli tak można powiedzieć, rodzinne, już są prawie od 20 lat z obecnym królem Karolem III i jego małżonką. Żeby przyjechać na trzeciego, to dostaje pan coś takiego, proszę bardzo, to zaproszenie, które powoduje, że tak naprawdę można się pojawić na wydarzeniu rzeczywiście, w którym biorą udział faktycznie i król, i królowa. I tutaj to wyglądało w ten sposób, że po przejściu właśnie przez ten tłum gości, oni, no już będąc zmęczeni trochę, bo to jednak trwało chyba z godzinę, pojawiają się właśnie w namiocie, gdzie już jest tylko kilkadziesiąt osób. Też osoby, które są związane w ogóle z samą koronacją, tak jak na przykład Lionel Richie, czy tam no, różne osoby z tak zwanego świata celebryckiego, ale przede wszystkim osoby z Commonwealth również. Ja muszę powiedzieć, że byliśmy chyba jedynymi Polakami na tym wydarzeniu. Czego dotyczą rozmowy w takim miejscu? To proszę mi wierzyć, to spotkanie jest bardzo takim spotkaniem lekkim, jeżeli mogę to tak określić. I rzeczywiście w takiej atmosferze bardzo bym powiedział, no słowo na luzie może jest przesadzone, ale patrząc na to, co mieliśmy ubrani na sobie, ale rzeczywiście jest to wydarzenie dużo mniej pod względem etykiety jakby takie ustawione niż sama koronacja oczywiście. Natomiast wyglądało to w ten sposób, że rodzina królewska, która po przejściu pojawia się właśnie w tym miejscu, miała taki moment przerwy, nazwijmy to, a ja nie ukrywam, że myśmy akurat stali oddechu. To dokładnie, staliśmy dosyć blisko właśnie tego miejsca, gdzie oni odpoczywali w tej takiej bocznej części tego namiotu. I w pewnym momencie królowa Kamila zauważyła moją małżonkę właśnie i mnie. Uśmiechnęła się i sama podeszła do takiego miejsca właśnie, gdzie było wejście dalsze. Do tej przestrzeni, gdzie myśmy stali. No i zaczęliśmy rozmowę. To jest tak bezpośrednia osoba,
królowa Kamila. Zresztą król Karol III również, będąc księciem Walii, ja pamiętam te różne sytuacje, kiedy właśnie nie tylko do mnie, ale właśnie do wszystkich gości, którzy się pojawiają, on zawsze opowiada różnego rodzaju dowcipy. I to właśnie zupełnie przeczy temu, jaką my mamy o nim wizję na jego temat. Czy w takim razie może książę zaprosił parę królewską do Polski, żeby odwiedziła nasz kraj? Tego nie zrobiliśmy tym razem, zrobiliśmy to w zeszłym roku. Ja powiem szczerze, trochę nie miałem śmiałości w ogóle, żeby do króla i królowej w ten sposób występować w tej chwili, zwłaszcza, że mają naprawdę bardzo dużo na głowie. Myślę, że to uczynią oficjalnie władze polskie. Natomiast myśmy rzeczywiście jeszcze prywatnie, nazwijmy to, zapraszali w zeszłym roku, kiedy byliśmy na spotkaniu na wiosnę, późną wiosnę, bo to właściwie było przed już rozpoczęciem wakacji, kiedy no, jeszcze król Karol III i królowa Kamila byli księciem Walii i księżną Kornwalii. Czyli jeszcze z życia królowej. Jeszcze dokładnie, tak jest. I ja muszę powiedzieć, że ku lekkiemu przerażeniu mojej małżonki, królowa Kamila, księżna Kornwalii ówczesna, powiedziała, że z wielką przyjemnością nas odwiedzą w Polsce. Przepraszam, ja zapytam, dlaczego przerażeniu? No ponieważ pan sobie zdaje sprawę, żeby przygotować, że tak powiem, odpowiednie miejsce dla tak wspaniałych gości. Małżonka się zastanawiała, gdzie w Szczawnicy można by ich, że tak powiem, umieścić i zaprosić, ponieważ bardzo dużo zawsze opowiadaliśmy ich książęcym mością wtedy jeszcze o Polsce, między innymi właśnie o tym wspaniałym uzdrowisku Szczawnica, którym małżonka moja działa wraz z rodziną. Ja uważam w ogóle, że i zarówno król Karol, jak i królowa są niezwykle zainteresowani Polską. Też pamiętajmy o tym, że ogromna Polonia, która jest w Londynie i w ogóle w Wielkiej Brytanii, jest uważana przez nich za jednych z najbardziej interesujących ludzi w ogóle, którzy tutaj, że tak powiem, przyjechali z zagranicy. Objawia się to właśnie zatrudnianiem chociażby, tak. Nas przywitał wspaniale pan Jacek z Polski, który rzeczywiście... Czyli Polacy są absolutnie wszędzie. Wszędzie, oczywiście. Tak, to wtedy był jeszcze Clarence House, ponieważ książę Wali, tak, mieszkali jeszcze w Clarence House, natomiast wiem, że pan Jacek jest obecnie w Pałacu Buckingham. Czyli w takim razie można powiedzieć, że Polacy na swój sposób rządzą w Pałacu Buckingham? Och, to myślę, że jest przesadzone, ale na pewno mają, że tak powiem, swoje wejścia, jak to się mówi. I to tylne wejście. Tak, no te właściwe. Te właściwe. Niemniej, wracając do króla Karola i jego właśnie podejścia do Polski i w ogóle zainteresowania, to w zeszłym roku otrzymali od nas starą mapę Polski, taką XVIII-wieczną, ponieważ to było niedawno po, że tak powiem, agresji Rosji na Ukrainę. Ja też tłumaczyłem w ogóle te zależności w Europie Środkowo-Wschodniej, jak to wyglądało jeszcze za czasów XVIII-wiecznych, kiedy już wtedy Rosja próbowała anihilować naród ukraiński, no bo przecież w ramach Rzeczpospolitej, jakie by te relacje nie były, bywały różne oczywiście i prawda, powstania i kwestie z tym związane, pacyfikacji ze strony Polski i tak dalej. Niemniej kwestia funkcjonowania narodu ukraińskiego, kozackiego w ramach Rzeczpospolitej była zupełnie inna niż później za czasów Katarzyny Wielkiej, która właściwie zlikwidowała całkowicie Sicz. A czy w takim razie po agresji Rosji na Ukrainę, pana zdaniem, zmienił się obraz Polaków w oczach króla Karola III? Myślę, że nie, może nie zmienił się, ale zdecydowanie jeszcze dołożyły się te pozytywne emocje. No właśnie, i w takim razie płynnie wracając do tematu rodziny królewskiej, chciałbym zapytać o gości, którzy byli na tej koronacji, a w szczególności o jednego gościa też, ponieważ pojawił się też prezydent Andrzej Duda z małżą. A oczywiście. I zastanawiałem się, może w związku z tym, że i książę, i pan prezydent byliście na jednym wydarzeniu, to może mieliście okazję porozmawiać. No my nie tylko byliśmy na jednym wydarzeniu, ale ja zawsze się śmieję, oczywiście nie byliśmy w jednej klasie, ale jesteśmy kolegami z jednego liceum w Krakowie z panem prezydentem. Akurat nie mieliśmy okazji teraz porozmawiać, natomiast wracając do tych gości, o których pan mówił, to ja też tutaj wrócę do tego trzeciego, więc tam był też bardzo ciekawy, uważam, dla Polski gość, czyli książę Kentu. Gość, współorganizator, bo to przecież kuzyn najbliższy królowej. I książę Kentu to jest osoba, która jest, no użyję takiego słowa, polonofilem. Powiem jeszcze więcej,
jego syn w ogóle się uczy po polsku mówić. Także mieliśmy okazję właśnie rozmawiać, próbował różne tutaj zdania do nas po polsku mówić, także ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Wynika to z tego też, że były duże przyjaźnie pomiędzy właśnie Polonią związaną z generałem Andersem, która tutaj przybyła. Między innymi też właśnie adiutantem generała Andersa był brat mojego dziadka, który całą tą drogę od Łubianki, tam gdzie panowie, że tak powiem, przez NKWD byli aresztowani, przeszedł przez Monte Cassino aż tutaj właśnie do Wielkiej Brytanii. I zarówno ojciec księcia Kentu, ówczesny książę Kentu, był związany z Polską, odwiedzał nawet przed wojną Polskę i mojego wuja Alfreda Potockiego w Łańczucie. Była słynna wizyta księcia Kentu, a później właśnie jego syn też bywał w Polsce. Więc my tych akcentów trochę mamy, one nie wszystkie są, powiedzmy, oficjalne i nie wszystkie są zawsze z jakąś wielką pompą robione, ale możemy mieć świadomość, że brytyjska rodzina królewska wie bardzo dużo na temat Polski, bardzo się interesuje, bardzo lubi Polaków. Czy może, książę, może nam powiedzieć tak prostymi słowami, jak imprezuje król Karol, kiedy nie widzą go kamery? To bardziej mogę powiedzieć, nie za dużo oczywiście, ale mogę powiedzieć z wydarzeń, na których ja byłem w innych miejscach. Czyli takich jak właśnie Dumfries House, chociażby Poundbury, które budował ówczesny książę Karol, pewnie teraz będzie kontynuował król Karol III, bądź przekaże synowi. Czy chociażby właśnie w Pałacu Buckingham, gdzie rzeczywiście też na tych przyjęciach byliśmy wcześniej już. Ale rzeczywiście król Karol III, wrócę do tego, jest osobą bardzo rozrywkową, bardzo zabawną. Czyli bardzo... jak wygląda impreza, na której znajduje się król Karol? Wygląda w ten sposób, że co jakiś czas pojawiają się na niej salwy śmiechu. I faktycznie goście, którzy są na takiej imprezie, rzeczywiście odczuwają to takie podejście bardzo takiego skróconego dystansu. No ja podejrzewam, że oczywiście w tej chwili to będzie trochę inaczej, bo to jest jednak monarcha. Ja tylko przypomnę sobie taką kwestię właśnie kolacji w Dumfries House, gdzie rzeczywiście siedzieliśmy, no, tam było, nie wiem, kilkanaście osób przy stole i przy deserze, jak już był koniec tej kolacji, nagle słyszę jakiś straszny huk taki w pomieszczeniu obok, drzwi się otwierają i przechodzi przez te drzwi w kilcie ubrany oficer wojska brytyjskiego z dudami, tak? To się tak nazywa, czy z takim, prawda, klasycznym szkocem. Klasycznym, dokładnie. I gra na tym strasznie głośno, biegając dookoła naszego stołu. Więc proszę mi wierzyć, że wprawiło mnie to w kompletne osłupienie zupełnie. No teraz spojrzałem właśnie tak kątem oka, jak na to reaguje książę Wali. Zupełnie spokojnie, z lekkim uśmiechem, bo widziałem, że patrzył na gości właśnie, no bo dosyć dużo z tych osób było po prostu z zagranicy. I rzeczywiście wszyscy obserwowali tego żołnierza. Nie, on sam nie, bo to jest to tradycja, która rzeczywiście w Szkocji... Czyli spodziewał się tego. Oczywiście. Ja myślę, że wręcz miał dużą satysfakcję, że myśmy byli zaskoczeni. Właśnie dokładnie o to chodziło. Większą rozrywkę, żeby obserwować. Tak jest, bo to jest pewna tradycja, która w Szkocji rzeczywiście w tych tak zwanych dużych domach bywała, gdzie rzeczywiście w kilcie i w stroju w ogóle takim szkockim, zresztą z tą wielką czapą, pojawiali się właśnie panowie zarówno rano grający, jak i wieczorem na takie, powiedzmy, zakończenie, że tak powiem, wieczoru. Ja oczywiście byłem zaskoczony tym ogromnie, ale później niezwykle ucieszony, bo to ogromny koloryt rzeczywiście. Dobrze, chciałem bardzo podziękować, bo wyczerpałem całą listę pytań. Miałem ich naprawdę sporo przygotowanych, ale wydaje... Wszystko? Już, tak? Wszystko. Bardzo szybko poszło, ale bardzo dziękuję. Było niezwykle miło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję również.